Siemanko, znajdujemy się w restauracji już w Côte d'Ivoire. A jak tu dojechaliśmy, chcecie zobaczyć? Zapraszam na nowy odcinek. Znajdujemy się dokładnie 40 km od granicy. Jutro będziemy ją przekraczać. No i proszę Państwa, mamy pierwszy deszcz. Złapało nas po drodze. Dzisiaj od godziny 12 zaczęło już padać. Trochę przemokliśmy, no ale powoli trzeba liczyć się z tym, że będzie zaczynała się ta pora deszczowa, o której Wam ciągle mówiliśmy. Tak wygląda dzisiejsza miejscowa, gdzie się zatrzymaliśmy. Tam już jacyś ludzie chodzą, jest tam ścieżka. Przyjechaliśmy z tej oto strony. Tam jest dokładnie droga, znaczy ścieżka, a tu jest droga. Znajdujemy się dokładnie 16 km od granicy z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Gdzieś około 2 godzin potrzeba nam, żeby tam dotrzeć, ponieważ mamy teraz cały czas drogę offroadową, którą Wam zaraz pokażę, ale to zaraz. Ostatnie kilka dni postanowiliśmy przeznaczyć na odpoczynek, ponieważ poznaliśmy pewną osobę, pewnego gościa, Mr. Blue. Wkleję Wam tu zdjęcie. Zdjęcie na pewno widzieliście już na mediach społecznościowych, na Facebooku. Niesamowita osoba. Człowiek ugościł nas przez 3 dni. Normalnie chcieliśmy zostać tylko 1 dzień i jechać dalej, ale tak nam się spodobało, że zostaliśmy aż 3 dni. No i co chcę jeszcze Wam powiedzieć? Ten człowiek jest niesamowity. Jest to biznesmen z Indii, który od 27 lat mieszka w Afryce, podróżuje po niej. Ale teraz postanowił zatrzymać się w Gwinei, ponieważ dobrze idzie mu z biznesem i dobrze się tu czuje. Wyobraźcie sobie, że przez te 3 dni nie wydaliśmy ani centa na jedzenie, na picie, na nic kompletnie. Wszystko płacił z własnej kieszeni, co dla mnie jest jakąś rzeczą niesamowitą w Afryce, ponieważ pierwszy raz spotykamy taką osobę. Ale to bardzo miło z jego strony. Będziemy teraz z nim utrzymywać cały czas kontakt, ponieważ chce nam trochę pomóc. Też bardzo miło, bardzo się cieszymy, ponieważ no rzadko co można znaleźć tak fajną osobę. Zresztą nie chodzi tylko o to, że coś nam tam chce kupić czy coś, tylko po prostu jaka ta osoba jest. Tak dużo wiedzy ma ten człowiek na różne tematy, na temat Afryki, ma naprawdę przeogromną wiedzę. Opowiedział mi na przykład, jak robi się tutaj biznesy, na czym to polega, na co uważać, więc na pewno ta wiedza zostanie ze mną na długi, długi czas. Kończąc to opowiadanie, zjemy sobie śniadanko i pokażę Wam później, jak wygląda ta droga offroadowa. Jeszcze muszę coś Wam wtrącić. Wczoraj pogoda się załamała i praktycznie przez cały dzień padało. I pierwszy raz tak mocno zmokliśmy. Tutaj nasze rowery. Widzicie, wszystko jest mokre. No i tak jak ciągle powtarzam, do znudzenia już zaczyna się zbliżać ta pora deszczowa, nie? Więc będziemy się na pewno wkurzać. Zobaczcie, wszystko jest w błocie. Kuby rower, jak już wygląda po krótkim odcinku. Mój na szczęście jest jeszcze trochę czysty. Wczoraj rozkładaliśmy namioty podczas deszczu i nie jest to miłe, ale no tak to będzie mniej więcej wyglądać przez następne kilka miesięcy. Mam nadzieję, że tak szybko ta pora się nie zacznie, że mamy jeszcze trochę czasu, minimum tydzień, dwa, ponieważ zdążymy dojechać do Abidjan, a w Abidjan mamy zamiar się zatrzymać na trochę dłużej ze względu na możliwość kupienia części do roweru,
i po prostu wiemy, że wiza do Gany będzie też wymagająca z naszej strony, ponieważ trzeba dostarczyć tam naprawdę bardzo dużo dokumentów i to takich wymyślnych dokumentów, ale o tym opowiem Wam później. No i żeby dostać wizę do Gany, musimy mieć także i wizę do Togo. Więc czekają nas dwie wizy. Trzeba będzie nazbierać trochę pieniędzy. Tak samo będzie trzeba nazbierać pieniądze na części. Będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Mam nadzieję, że ceny tam nie będą jakieś wygórowane, ponieważ najważniejsze, co teraz potrzebujemy do rowerów, to komplet dętek, łatek, dwie pompki, ponieważ jedną nam zgubili podczas podróży. No i trzeba wymienić tylnie koła. Przednie też by się zdało, ale to nie jest jeszcze super jakoś potrzebne. No i trzeba wymienić klocki hamulcowe, ponieważ jest tyle rzeczy do kupienia ze względu na to, że później nie wiemy, kiedy będzie jakikolwiek sklep. Być może w Namibii lub w RPA są dosyć cywilizowane kraje. A, właśnie chciałem Wam o tym powiedzieć. Spójrzcie, w Afryce RPA jest najbardziej cywilizowanym krajem. Później macie Namibię, następnie Ganę i właśnie Côte d'Ivoire, czyli Wybrzeże Kości Słoniowej. To są cztery najbardziej cywilizowane kraje, gdzie cokolwiek może załatwić. Reszta totalna lipa. I mówię tutaj o czarnej Afryce. Nie wymieniłem Maroko, Egiptu oraz kilku tam krajów jak Tunezja. Zresztą będę Was o tym informował. A tak wygląda dzisiejsze śniadanie. Bułka z majonezem, ogórek, pomidor, pieprz i sól. Haha. A to jest właśnie ta droga, którą chciałem Wam pokazać. Stamtąd przyjechaliśmy. Tam zmierzamy. A tutaj jest ta ścieżka, w którą wczoraj skręciliśmy i widzieliście już miejscówę. Więc ciśniemy dalej. 16 km do granicy. Więc postaramy się jak najszybciej to pokonać. Pierwsze, co musimy zrobić, iść do mechanika, ponieważ Kubie znowu uciekło z tyłu powietrze. Przepiękny widok. Pasmo górskie przed granicą z Côte d'Ivoire. A my niestety musimy iść piechotą, ponieważ Kuba nie ma powietrza w kołach. I od 4 km już tak ciśniemy spacerkiem. Mam nadzieję, że tu będzie jakaś wioska, gdzie będzie można napompować koło i wyruszyć w dalszą podróż. A my dalej w poszukiwaniu mechanika na jakiejś wiosce. Pełno ludzi już znowu się zebrało, obserwują nas, co robimy jak zwykle. No a pewien chłopaczek poszedł poszukać po prostu mechanika i czekamy. Kaziu sobie myje spodenki, nie, koszulkę. Zmieniamy imiona. Ostatnio od jednego użytkownika dostałem komentarz, że czemu mówisz do Jakuba Andrzejku, bo po prostu mamy takie gadki, raz mówimy Andrzejku, raz mówimy Kaziu, Grzesiu, różne takie imiona, specjalnie, żeby się po prostu trochę pośmiać. No, nie uświadczyliśmy mechanika w tamtej wiosce, musimy iść dalej niestety i mam nadzieję, że to nie jest daleko, bo no po prostu chcemy już dzisiaj szybko przekroczyć tą granicę i po prostu mieć spokój. Pogoda nawet dopisuje, z gitarka. Na razie nie zanosi się na jakikolwiek deszcz. Oby tak zostało. Parę kilometrów dalej, udało się w końcu. Mały sklepik, zatrzymaliśmy się na chwilę. Mechanik tam napompował koło. Mały przystanek. Na energetyczka, mamy jeszcze 7 kilometrów. A spójrzcie, jak wygląda okolica. Jest przepięknie. Fenomenalnie. Jest przekozacko. Przebombarda. We don't give a fuck, give a fuck, give a fuck. Właśnie to miasteczko, w którym mieliśmy skręcić, dokładnie tam na prosto Wam pokazuję. No i wracamy, mamy jeszcze jednak 37 km.
Właśnie minęliśmy granicę z Côte d'Ivoire, jesteśmy już na miejscu. Niestety nie nagraliśmy tam bliżej nic dla was, ponieważ no nie da się, za dużo jest żołnierzy, policji, więc mogliby się przypierdzielić. No a my zmierzamy taką oto piękną drogą do jakiegoś kolejnego miasteczka, żeby odpocząć, coś zjeść i day finish. No, drogi są tu przekozackie, proszę państwa. Sorry, że tak mówię, że się ciągle powtarzam. Dostałem już komentarz, żebym tak nie gadał. Więc moi drodzy widzowie, zajebista droga i powiem wam dlaczego. Ponieważ może niektórzy z was wiedzą, ci co się interesują piłką nożną, a raczej Africa Cup, w tym roku w marcu zakończył się właśnie Africa Cup w Côte d'Ivoire. I większość meczów była rozgrywana w tym państwie, dlatego też infrastruktura i wszystko poszło do przodu. Tak samo i turystyka, żeby po prostu to jako tako wyglądało. Więc moim zdaniem te drogi wyglądają tak tylko i wyłącznie dlatego, że chcieli się postarać. Patrzcie to, jaka wielka dziedziownica, stonoga. Trzystonoga. Trzystonoga? Kto to jest? Proszę państwa. Siema mordeczki. Przyszedł czas na wieczorny odpoczynek, czyli rozłożyliśmy się tutaj. Zobaczcie. Wszystko, a tutaj pan Jacob je, smakuwa. Spaghetti za niecałe euro. Polecamy. No, tutaj jest droga ogólnie. No tutaj, sorry, że tak paluchem. Tu prowadzi droga. Tam nie ma wejścia, więc będziemy bezpieczni. Tak, pierwsze wrażenie. Ludzie są przemili. Naprawdę, ludzie są przemili tutaj. Jesteśmy zaskoczeni. Mamy stąd około 35 km do Danane, takiego większego miasteczka, gdzie będziemy mogli sobie wypłacić pieniądze, ponieważ no, nie braliśmy dużo ze względu na to, że też oszczędzamy. Naprawdę jemy jak najtaniej, ale pożywnie. No i co jeszcze chciałem powiedzieć? Pozwoliliśmy sobie dzisiaj, żeby nie było, jesteśmy ludźmi, prawda? Chcieliście widzieć wszystko, to będziecie wszystko widzieć, szczególnie moją szpetną mordę. I zobaczcie, tutaj takie piwko, bardzo dobre, jedno już wypiliśmy, drugie wzięliśmy sobie na wieczór. Dzisiaj chyba pełnia, a być może jeszcze nie cała pełnia. Mam nadzieję, że po takim dniu wyczerpującym będziemy spali dobrze, ponieważ chcemy jutro rano o 7 już ruszyć, żeby nadrobić sobie trochę kilometrów. Drogę już widzieliście, jest petarda, masakra, aż jestem ucieszony, ponieważ nie ma górek. Czasami tam były wzniesienia, jak jechaliśmy z Gwinei, ale tutaj już do tych miast, aż do samego Abidjan, czyli stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, jest płaściutko. Jest taka piękna droga. Bardzo się cieszymy. Tak samo chciałbym wam bardzo, bardzo podziękować za to, że nadrabiacie materiały, że tak suby mocno poszły w górę. Naprawdę dzięki wam mam taką wielką motywację, żeby właśnie działać, żeby robić filmy, pokazywać wam coraz więcej. Ponieważ powiem wam szczerze, miałem taką trochę tremę, nie byłem siebie pewny, ale z każdym odcinkiem, jak widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, jest progres. Okej, więc nie zawracam, na dzisiaj już wam tyłka, a my zabieramy się do jedzenia i zobaczymy, co się jutro wydarzy. Szkoda, że nie możecie tego zobaczyć, tu jest pełno świetlików, ale chociaż troszeczkę. A tak wygląda miejscowa, gdzie spaliśmy. W taki sposób, rowery po środku. Ciuchy miały się wysuszyć, chociaż nic się nie wysuszyło. Wszystko dalej jest takie wilgotne. Tu będzie trochę problem z suszeniem, będzie to trzeba robić w ciągu dnia. 8 rano, słońce już jest bardzo mocne, czuć je. A my ruszamy w tamtym kierunku. Widzicie w oddali to drzewo? Podjadę bliżej, to wam też kawałek nagram.
O tym drzewie właśnie wam mówiłem. Tutaj cuda nie widy wam powiem. Przyroda też się zmieniła. Słyszeliśmy małpy w nocy. Tak samo pytałem się dzisiaj Kuby, mówię, słyszałeś coś w nocy? Takie uhaha, wiadomo jak to małpa robi. No i powiedział to samo, że też słyszał i myślał, że to jakieś zwierzę, no ale to małpy. I okazuje się, że poczytałem trochę, jest tu tego od groma, więc na pewno coś nagramy. Dzień dobry mordeczki. Kolejny piękny dzień, spójrzcie. Wszędzie przepiękna natura, aż jesteśmy w szoku. Tu jest wspaniale. Kuba właśnie poszedł nagrać wam jakiś fajny widok. Później będziemy dużo natury tu wtrącać, ponieważ są tu wodospady, są tu małpy. Jest tu naprawdę dużo, dużo, dużo do zobaczenia. Więc czekajcie cierpliwie. To jest koniec tego odcinka, kochani. Zmierzamy teraz do miasteczka Danane, oddalonego od tego miejsca dokładnie, w którym jesteśmy, około 15 km, więc do godziny powinniśmy tam na spokojnie być. Tam kupimy sobie karty SIM, kupimy sobie internet i od razu mogę wam powiedzieć, jakie są ceny. Karta SIM kosztuje 1000 franków. Tutaj podam wam na dole dokładnie, ile to jest. Internet kosztuje 1500 franków za 2,5 giga. Też dostaniecie tutaj cenę na dole ekranu, więc nie jest drogo, jest ok. Wszędzie będzie 4G praktycznie, być może na jakichś małych wsiach może być z tym problem, ale niekoniecznie. Drogi są przepiękne przez cały kraj, więc na pewno będziemy mogli poruszać się swobodnie. Ludzie są przemili, byliśmy dzisiaj na kawie. Pogadaliśmy trochę tutaj z miejscowymi, jest wspaniale, powiem wam, no sam jestem zaskoczony i podjarany tym wszystkim. Więc kochani, dla nowych widzów, witam was serdecznie na moim kanale Wilczy Rower, gdzie jedziemy z Portugalii do Tajlandii i zapraszam do śledzenia naszych kanałów, czyli mojego i Jakuba, który wyświetli się tutaj gdzieś w dole ekranu. Razem nagrywamy ten wielki projekt, który nazywa się Projekt Tajlandia. Mamy do pokonania 60 tysięcy kilometrów w około 5 lat. Chociaż się nie spieszymy, wiadomo, może to być dłużej, może to być krócej, zobaczymy. A więc tak, witam was jeszcze raz serdecznie, subskrybujcie kanał, zostawcie jakiś ślad po sobie, łapkę, komentarz, będzie bardzo mile widziany, chętnie na każdy komentarz odpowiem osobiście, więc nie martwcie się, prędzej czy później. No, dosyć tego mojego męczącego gadania, życzę wam wszystkiego dobrego, dziękuję wam, że jesteście, dziękuję wam, że tyle subów podskoczyło, że tak ładnie oglądacie. Bardzo mnie to cieszy. Trzymajcie się. Elo.